Cześć, witam serdecznie w drugim odcinku z Dema Wulong Fallen Dynasty. To jest drugi, ostatni odcinek z tej serii. Tutaj zakończymy w tym momencie demo. Zakończę demo. Może to nie będzie takie stuprocentowe przejście demo, ale też nie chciałem, żeby tak było. Tylko mniej więcej zorientować się, jak wygląda gra. No, tutaj na pewno myślę, że można brać w ciemno tę grę w takim zakupie przedpremierowym. W tym miejscu skończyłem ostatnio to tam przy moście skończyłem, jak mój kolega spadł. Raczej go nie zepchnąłem mimo wszystko. Wzywam kolejnego przyjaciela, żeby to po prostu w miarę szybko i sprawnie przejść, żeby zamknąć się w dwóch odcinkach przy całym demie, a jeżeli bym zeszedł sam, to pewnie też by to się udało, no ale trwałoby to dłużej, bo tutaj na przykład takiego przeciwnika, tak jak już mówiłem wcześniej, bijesz wtedy dłużej i te butelki szybciej tracisz. No tu właśnie na tym moście na poprzedni kolega spadł. A teraz mam nadzieję, że pójdzie dłużej. Właśnie te dziury w moście, które trzeba przeskakiwać. 4 z 7 mam odkryte i tutaj mamy kolejny punkt, prawda, ten niższy, ten mniejszy, drugi z 5 zdobyty. No i tutaj pomyślałem sobie, okej, dobra, i co teraz? Tu wydaje mi się, że trzeba tylko przyjść i ten punkt zaznaczyć. Jest 2 z 5, no i być może tak z ciekawości potem jeszcze, chociaż nie wiem, bo pomyślałem, że o, i kolega właśnie w tym momencie spadł, zginął, więc trzeba uważać, bo można szybko zginąć. Więc przywołuję kolejnego, tak żeby właśnie, tak jak mówię, w miarę sprawnie to przechodzić bez jakichś większych problemów, bo gra nie jest prosta. I oczywiście można sobie tutaj samemu pobiegać, powalczyć. Ale to dla mnie no, na ten moment zajmuje czas, a chcę ten czas przeznaczyć na Steel Rising. I przesiadając się tak tutaj z tego dema na Steel Rising, no jest różnica, jeżeli chodzi o walkę. No ale to nie można chyba tych dwóch gier porównywać. Myślę, że panowie tutaj, twórcy tej gry, mogą być spokojni o popularność. Parcie na nogi też jest ten system, kiedy noga na kamieniu jest podniesiona. A to świadczy o wykonaniu. No dobra. I tu właśnie znowu jest ta sytuacja, kiedy podchodzisz do niego powoli i sam się, dobra, kółko? Nie, to nie kółko. Kółkiem zrobiłem tylko alarm, drugi koleś podbiegł. A tam trzeba nacisnąć trójkąt i to będę już wiedział, to sobie powtarzam, potem przejrzę te filmy, jak już wyjdzie pełna gra, żeby to obejrzeć. Cały czas w górnym rogu miga mi ten ikonka, że poszukuję przeciwnika, ale pomyślałem sobie, dobra, póki się tam nie znajdzie, no to gramy, nie? Tu cały czas jest taka, moim zdaniem, już nieporadność w tej walce, no chociażby to, że nie wykorzystuję tego trójkąta. Przecież jakbym trójkątem załatwił faceta, to z tym drugim już by było mniej problemów. A ja mu tam zacząłem machać blokiem przed oczami. No i tutaj jest pytanie, czy jak tam wejdę, to jest boss. Tu mamy jeszcze ten łuk, 16 strzał, więc sporo. Pomyślałem, że właśnie jeszcze sprawdzę te wszystkie ruchy, jak tutaj to wygląda, bo to no na pewno trochę czasu zajmuje, tak żeby poznać, żeby w pełni świadomie tego używać. Ale dobra. Na razie lecimy. O, właśnie ta czerwona kropka, kiedy trzeba nacisnąć w odpowiednim momencie kółko, żeby skontrować. To jest na ten moment dla mnie trudne, żeby to odpowiednio wyczaić, ale
Myślę, że z czasem będzie lepiej. Te moce no, nie zabierają za dużo obrażeń. Ta magia raczej wchodzi w atak. I rozumiem, jak ktoś na przykład mówi, że dobra, nie będę tego oglądał, bo szkoda sobie jakby psuć pierwszego wrażenia. Też tak myślałem o tym, że nawet nie będę w to demo, tylko to demo uruchamiał. To kusi, jak wiesz, że masz gdzieś na konsoli, możesz sobie pobrać za darmo to demo, przejść, zobaczyć, obadać. Tym bardziej, że no... Ja chyba też do końca nie wiedziałem, że będzie to tak podobne do Nio. Bo pomyślałem sobie teraz, że gdyby wyszło demo God of War, która ma premierę w listopadzie, no to nie wiem, czy teraz chciałbym w to grać, bo tam tą grę też można wziąć w ciemno. I oczywiście będzie zalew filmów z God of War na YouTubie, więc tutaj naprawdę będzie decydowało tylko to, kogo komentarz odpowiada z takiej gry. Ja oczywiście też będę grał w God of War, ale to też tak z samej swojej ciekawości, co tam wymyślili. Jakie tam są nowe stwory właściwie. To na pewno będzie epicka przygoda. A to też na pewno będę w to grał. Gra się wydaje być na takim etapie, że ja to bym ją wydał w grudniu. Albo nie zaskoczcie wszystkich i wydajcie ją w październiku. Ale to jest raczej mało prawdopodobne, tym bardziej, że oni zapowiadają, że ta premiera będzie w 23, a jednocześnie wydaje mi się, że wydawcy nie będą tutaj chcieli wydawać w okresie listopadowym gry, jak wychodzi God of War i ktoś, kto będzie miał do wydania tą samą walutę, tą samą ilość pieniędzy, to prawdopodobnie może wybrać God of War, które będzie bardziej przystępne dla graczy niż ta gra Wulong Fallen Dynasty, która będzie grą no tylko dla takich szaleńców, którzy lubią wyzwania. Jak widzicie, cały czas trwa poszukiwanie gracza, więc to nie jest tak, że tych graczy jest dużo. Znaczy dużo, no, że szybko się ich znajduje, mimo że demo wyszło, tylko że o tym demie mało kto. To nie jest też tak, że nie jest tak spopularyzowane, że ono wyszło. O, widzę, że niektórzy tam w komentarzach piszą, o demo skąd masz, czy to jest demo, które masz dzięki temu, że jesteś youtuberem. A demo jest dostępne na PS5 i tutaj chyba tylko na PS5, chociaż w niektórych zapowiedziach widziałem, że będzie też dostępne na PS4. Tutaj trzech zawodników mnie zaatakowało, no i z trzema to już nie jest tak prosto. Tu już zaczynałem się wracać, więc jest jakiś tam próg, kiedy oni przestają cię gonić. Teraz już właśnie i tu ten trójkąt oczywiście by się przydał, ale ta moja niewiedza, którą dopiero później zdobyłem, powoduje, że no, trzeba się trochę namachać. No patrzcie, co ten mój czar robi. Trzeba być blisko dość, żeby to użyć. Może to z czasem będzie się, nie wiem, rozbudowywało, może zwiększenie poziomu jakiegoś ognia czy czegoś, czarów będzie to wpływało, ale na ten moment to lepiej bić się mieczem. Jest dużo, z samego tego dema już widać, że jest dużo
Miałem dużo różnych broni. Miałem dużo różnych strojów. Więc o to nie ma się co martwić. To jest tak dużo tych statystyk, że one wręcz przygniatają, moim zdaniem. No ale to jest taki pełni symulator walki. Czyli różne statystyki wpływające na to, tym bardziej, że masz tyle możliwości. No i teraz chyba wszyscy już powstali. Fajnie też, że oni tam z dołu wskakują tutaj do ciebie. Bo mogliby teoretycznie tam chodzić cały czas. No i tyle by było. No tutaj bronili właśnie skrzynki ze skarbem. Mamy jakiś element, kolejny element ubrania. Fajnie też, że podświetla nam to, co jest nowe. Patrzcie, ile jest tych. Nie, czy to wszystko można też sprzedać. Pewnie, znaczy tak mi się wydaje, że będzie taka opcja. Sprzedać, zniszczyć. Tutaj na razie mamy tylko wyposażyć jakiś opis. No i statystyki, które pewnie z czasem już będziemy wiedzieli, na które zwracać uwagę. Jakieś tutaj dodatkowe, specjalne efekty każda broń ma. Trzeba będzie to po prostu sobie w miarę przeanalizować. No i tyle tu mam na przykład nakryć głowy. Skieruję się tymi gwiazdkami. Zakładam, że każda gwiazdka ma na przykład o, 3 gwiazdki i już to tam lepiej wygląda, nie? I patrzcie też, jak zmienia się postać. Wygląd naszej postaci. Tu mamy jeszcze nożyk do rzucania. Tutaj sprawdzić chciałem tylko właśnie, o, mamy podwójny miecz. Więc mamy taką broń. Super. Która ma też dwie te takie dodatkowe opcje, tam nad tymi właśnie naszymi czarami to widać. No już to pięknie wygląda. A to jest tylko początek, to jest jakieś demo, to jest... myślę, że będzie dużo więcej tych broni. Wybrałem tutaj sobie tego żółwia, bo to żółw, co myślałem, że to jest ośmiornica. Tu z tym czerwonym to muszę jeszcze też się nauczyć z tym czerwonym, kiedy to właśnie kółko należy nacisnąć. To na tutorialu mi się udało, bo musiałem to użyć, żeby przejść ten tutorial. Musiałem wykonać w odpowiednim czasie to kółko. Tutaj podpalenie działa, jak widać. Zabiera mu zdrowia po 14, po 16, więc to jest dobre. I potem można to fajnie skonfigurować, że tutaj bierzesz trochę z ognia, tutaj z wody, tutaj chyba z wiatru. Czy tam nie ma wiatru. W każdym razie też chcę, patrzcie, zwrócić uwagę na to, że nadal szukam kogoś, jakiegoś gracza, ale mimo to do przodu. O, i tu z ciekawości chciałem użyć mojego żółwia, bo to żółw. Tylko, że ma węża na sobie. Patrzcie, jak on wygląda, super. Ja wiem, że tutaj nie było takiej konieczności. No i jeszcze jest jedna opcja, bo tutaj zauważyłem, że mam już dwie butelki, miałem jedną, więc w jakiś sposób też jest odzyskiwanie tych butelek. To wszystko będę jakby chciał, znaczy właśnie w sumie zagranie w takie demo jest o tyle dobre, że potem już jest łatwiej startujesz z taką grą. Że nie musisz już tak tego poznawać, no chyba, że przy finalnej wersji będzie znacząca różnica w stosunku do dema. No i mam jakieś spodnie znowu. Więc można się tutaj, ja to tylko sprawdzam, czy tam jakieś statystyki coś lepiej. Atak power, tutaj ogólnie patrzyłem na atak, bo tam na dole są jeszcze te dodatkowe efekty. Tam też czasami niekoniecznie atak jest ważny, tylko na przykład taki jakiś specjalny efekt.
No to jeszcze prezentacja, jak to dobrze wygląda. Jaki jest skok pomiędzy na przykład Tomb Raiderem 1 na PS1. Ta animacja też świetnie wygląda. Dodatkowo jak się zaczyna demo i rozpoczynasz, dajesz tam continue, to on też taką flagę wkłada. O, mamy kogoś. Yoshiki jest naszym kompanem nowym. Tutaj podnoszę poziom. Cały czas idę w ten ogień. Oczywiście w grze będę się bardziej zastanawiał nad tym. Jest Yoshiki. Powitanie. Na początku, jak się rozpoczyna demo, jest animacja, kiedy on też taką flagę wkłada w takie miejsce. I tam jest fajnie, że na rozpoczęciu on tą flagę wkłada w stroju, którym akurat mamy w grze. Więc to też jest taki smaczek. Yoshiki. Podejrzewam, że to jest ktoś, chociaż niekoniecznie, ale jakiś Azjata. A postrzegam Japończyków, Koreańczyków, tam Chińczyków jako takich też mistrzów w takich grach. O, tutaj się chłopak zastanawiał, gdzie jestem, a ja poszedłem w tą stronę. Tutaj zauważyłem wroga na półce skalnej. Bardziej ciekawe jest to, że on skacze i postanawia do nas iść. Yoshiki chyba tu był, bo też wskazuje nam, gdzie trzeba iść. Myślę, że wielu już przeszło demo kilka razy. O właśnie, a ten do nas zmierza. Ja tu próbuję te różne techniki jeszcze wykorzystywać. A mówię o tych Azjatach, którzy są dobrzy, bo jak grałem kiedyś dawno temu w WoWa i tam chyba na tamten moment była Onyxia takim największym przeciwnikiem, no to była informacja, że właśnie chyba Japończycy czy Chińczycy pokonali Onyxię. To był wyczyn wtedy w WoWie. Teraz już to tak trochę ucichło, jeżeli chodzi o WoWa. No tutaj mając kompana, który stara się mi jakby towarzyszyć, a nie biegnie do przodu, jest prościej, bo na przykład z takim przeciwnikiem on ma świetną broń tutaj. I chyba wychodzi na to, że taka włócznia będzie dobrym wyborem. Tutaj znowu nowy przeciwnik, czarodziej, który ma właśnie jeszcze jakieś moce. Przeważnie w grach staram się wyeliminować takiego czarodzieja w pierwszej kolejności. A tutaj mamy tygrysa. Yoshi czeka, aż skoczę, ale koniec końców przygotował się. Atak. Patrzcie, połowę zdrowia mu zabrał z takiego wyskoku. Więc dużo jeszcze treningów przede mną. Muszę zapamiętać, żeby szanować włócznię, bo już widzę drugiego gracza, który z włócznią wykonuje ciekawe manewry. Próbuję tutaj dzielnie walczyć z tym kotem. Jakie one mają ciekawe ataki, ciekawe animacje tych ataków. Kot, o, patrzcie, jaki super wygląda. Pach, 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 prawie nie załatwił. Trochę jest takie opóźnione to... branie butelek, zażywanie butelek. Jeśli naciskasz to górę, musi tak jakby się trochę zatrzymać, przytrzymać. Nie wiem. No ale to jest też kwestia po prostu świadomości takiej, że to nie jest tak, że naciśniesz w górę, bo to krzyżakiem w górę się naciska, żeby wziąć tę butelkę, że naciskasz w górę i już. I mamy nowych przeciwników, więc też jest taki świetny przegląd przez tych przeciwników. I zakładam, że no, skoro tu na takim krótkim obszarze jest tylu przeciwników, a to jest jakiś chyba ciężki przeciwnik. Są takie jakby syreny.
Skoro na takim krótkim obszarze jest tyle przeciwników, no to w całej grze na pewno będzie dużo więcej tych przeciwników, bo nie sądzę, żeby na wszystkich poziomach w ten sposób to manewrowali tylko tymi przeciwnikami. Więc mówię szczerze, grę trzeba brać w ciemno. Tutaj nie może nic się nie udać. Czy dobrze powiedziałem, tu nie może się nic nie udać. No nieważne. W każdym razie próbuję tutaj dzielnie pomagać koledze. Idziemy razem. Muszę jeszcze sprawdzić, w jaki sposób mógłbym sam zaoferować pomoc komuś. Chociaż na razie to się muszę nauczyć. Ja to pomyślałem, że dobra, mam te noże. To z odległości go po prostu trochę osłabię. Właściwie prawie zabiję. No i Yoshi już podejdzie i zakończy sprawę. Jednym ciosem 112 obrażeń zadaję. Zbieram to jeszcze, nie wiem po co, ale tak z ciekawości, ale tutaj gwiazdka aż 3 trzeciego poziomu. I tutaj mamy ciekawą też sytuację, bo nawiedza nas tak jakby taki duch. No, często to w grach soulsowych się spotyka. I wydaje mi się, że to jest... to nie jest gracz, tylko tak jest w grze to przewidziane. Że w tym miejscu pojawia się właśnie taki demon, z którym trzeba walczyć. No i gdybym był sam, dlatego mówię, że przydaje się tutaj na ten moment pomoc, bo patrzcie, prawie mnie załatwił tym. Znowu ma włócznię, więc ta włócznia jednak jest super sprawą. Przydaje się pomoc właśnie kolegi, bo w miarę lecisz, nie, z tematem. To są dwie drogi, można iść tam, można iść tam. Na górze mamy też sztandar do użycia. Tu Yoshiki na chwilę się zatrzymał, pewnie poszedł do kuchni po kawę. Jest też tak, że przeciwnicy mają tak jakby taki poziom słyszalności, nie wiem jak to nazwać, ostrzeżenia, że pojawia się nad nimi taki łuk. Że on cię zaczyna słyszeć. Jak dojdzie do końca, to wtedy atakuje. Ale na przykład ten na dole mnie jeszcze nie słyszy. Jak szybko biegniesz, to ten łuk się szybko... A tam jeszcze tygrys chodzi. Więc... Możesz tu. No jak jesteś tu sam, no to naprawdę jest ciężko. Musisz dobrze opanować sztukę walki. Patrzcie na górę, no przez chwilę się tylko pojawi ten łuk. On tutaj też ma jakiś taki, nie wiem czy to jest taka czaszka, ale taki czerwony trójkącik, który też zapewne coś oznacza. Z góry jeszcze kościół rzuca granatami. Ale skupiliśmy się, żeby pokonać tego wielkoluda. To Yoshiki tutaj rządzi, po prostu rządzi, ja jestem tylko tłem, jego cieniem. Ale trzeba załatwić też pana, który na górze nam szkodzi. Bo rzuca właśnie tymi granatami, podpala. Ja już mam 11 tysięcy tych kui. Tak to się chyba nazywa. Więc można już rozbudować kolejny punkt. Aktywowany. 6, 6 z 7, prawie wszystkie. Myślę, że w drugą stronę, gdyby pójść, można by. No i z 11 tysięcy można tu już podnieść poziom. Do 20. Poziom 20. No i teraz w tą stronę jest, to trzeba powiedzieć, droga do bossa. Dlatego nie zwiedziłem tej drugiej strony. To być może już na spokojnie sobie zrobię. Ale chciałem się tutaj w miarę zamknąć właśnie w dwóch odcinkach. Żeby nie robić z tego nie wiadomo ile odcinków. No tak jak mówię, to jest taki wstęp, taka baza, takie pokazanie, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Tak chcieli twórcy pokazać, no i będzie to dobrze wyglądało. I będzie się w to dobrze grało. Mi będzie bardzo trudno.
a tu mamy wstęp do bossa. To jest pierwsze podejście do tego bossa, tak jak widzieliście z Yoshiki. Ja tutaj to skrócę, bo no niestety z Yoshiki się nie udało. Znaczy, to była moja wina. Ja pierwszy raz widziałem tego bossa. Pierwsza faza poszła w miarę i został pokonany. Ale ja nie miałem zero butelek i pomyślałem sobie, dobra, pokonaliśmy go, jest Yoshiki, super. Cios, cios. Ja zero butelek, jest, filmik kończący. Ale się okazuje, że nie. Że facet, o co myślę, dobra, jeżeli tak się filmik, to albo gościu ucieknie i kiedyś go będziemy jeszcze szukać, albo właśnie się przemieni. Ciekawe, czy każdy boss będzie na dwie fazy, ale potem już inaczej do tego podchodzisz. Wiedząc już, że są dwie fazy, musisz przy pierwszej... Często tak w grach jest, nie? Że w Sifu teraz sobie przypomniałem, niektórych bossów były dwie fazy. W wielu grach w sumie są dwie fazy. A ten pan szybko, nawet patrzcie, w ogóle zdrowia nie stracił. Ale to była moja wina. A tutaj już walka, kiedy przyzwałem dwóch kolegów i patrzcie, pierwsza faza, o tym miałem mówić. Wystarczy być bardzo agresywny. Każdy z nas był agresywny, używaliśmy szybkich broni. Właściwie on nawet nie może wykonać ciosu. Jedyne co, to powoduje taki... O, tutaj ten... Już tu wiedziałem, że trzeba użyć trójkąta, jak się pojawia ta pomarańczowa kropeczka. Ale tutaj spamowanie ataku przy pierwszej fazie, to nawet jakbyś był sam, to myślę, że spokojnie byś sobie poradził. Bo cały czas atak, on nie może nic zrobić. Jedynie co, że nam próbuje blokować, ale to życie schodzi mu. O, znowu trójkątem cios. I myślę też, że... Znaczy, na pewno jest też tak, tak mi się wydaje, że jak jest trzech zawodników, to oni są, mają więcej zdrowia ci bossowie, żeby było jakby wyrównane to wszystko. A tutaj popatrzcie, no tylko potrafię tak wyskoczyć, coś tam uderzyć, ale to wystarczy zrobić unik. Ja właściwie też bez straty życia bardzo szybko jeszcze tutaj właśnie o takim ciosem trójkątem na koniec to byłem ja, bo tak się kamera ustawiła. Tutaj skip. To z automatu ten skip jest też. To jest chyba trochę jakiś błąd, że nie można chciał. A ten przeciwnik już go nie można zaspamować. On ma tą zbroję i to już nie jest tak, że o, patrzcie, ja go biję, ale on jakby sobie nic z tego nie robi przez to, że ma tą zbroję. Tu walczymy dalej w drugiej fazie z tymi graczami. Też dość długo czekałem na to, żeby się akurat dwóch kolegów pojawiło. No i dodatkowo jest jeszcze taka opcja, że można przywołać pomocnika NPC. Nie wiem, czy to zależy od tego, czy się na przykład kogoś odkryje, ale tutaj był dostępny w demo jeden przeciwnik, znaczy jeden taki pomocnik NPC, czyli wtedy nie trzeba czekać na gracza. No tylko, że ten NPC jakby przechodziliśmy pierwszą fazę, ale w drugiej już było słabiej. No i trzeba pamiętać o tym, że na każde takie przywołanie zużywamy jeden ten symbol tygrysa, Tiger Seal. O, tu mam jeszcze płomiennego ptaka wziąłem. Pomyślałem sobie, dobra, jestem ogniem, więc użyję płomiennego ptaka. Współpraca to jest właśnie to, że właściwie mogę stracić wszystkie butelki, ale jeżeli mam dwóch pomocników i my się dobrze wymieniamy, to można nieskończenie jakby współpracować. Tylko trzeba mieć dobry skład, który dobrze myśli. I tutaj ja taki skład miałem. Chociaż i tak jak zobaczycie na końcu, nasza wygrana nie była taka pewna. Dlatego to świadczy o tym, jak trudny jest to przeciwnik. Ale chciałem to zrobić dlatego, że dopiero pokonanie tego bossa spowoduje, że w pełnej wersji gry, dzięki temu, że przechodzimy to demo, dostaniemy hełm. Co prawda, no to będzie jedno z wyposażenia i to nie jest żadna wielka nagroda, ale taka satysfakcja też, że jakby ten hełm mamy.
tylko o tym pamiętać. I patrzcie, ten po lewej, trzeba mu pomóc. Chyba tamten kolega mu pomógł, albo ja. Tamten mi pomógł zdrowia, trzeba uważać. Ja też już w sumie mam połowę, ale jedną butelkę tylko. Jeszcze ma taki super cios, nie? Łapą złapie, trzeba wziąć zdrowie. I najlepiej wtedy odznaczyć te centrowanie na właśnie, żeby on nie trzymał naszego celownika na nim. I tutaj ta współpraca, że cyk, ja go leczę, mimo tego, że on zaraz dostaje, ale trzeba, patrzcie, mam zero butelek, nie? W tym momencie dostaję od niego tym ciosem. Tego samemu tutaj walczyć, to naprawdę będzie wyzwanie dla kogoś. No ale ja, jako że nie mam za dużo czasu do grania, nie będę się starał pokazywać, jaki tu jestem mistrz. Tylko raczej tak jak teraz wspomogę się kolegami. A i tak jest to wyzwanie, bo popatrzcie, mam zero butelek. Patrzcie, jak oni mają mało zdrowia i jak ten nasz boss ma mało zdrowia. I myślę, no nie damy rady. Ja znowu padam. Jeden już odszedł i został tylko jeden przeciwnik. Znaczy jeden nasz pomocnik. I on sam zrobił robotę. W tym momencie jednym ciosem, mało zdrowia mu zostało, mnie odżywił jeszcze, więc chwała mu za to. Tutaj wszelkie możliwe, zastanawiałem się, nie wiem, thank you, coś tam, jakieś podziękowania. Myślę, że on też zadowolony jest z tego. Nie wiem, czy on coś tam dostaje, ale chyba nie. Jakieś machanie, jeszcze coś wykorzystuje, więc super sprawa. W tym momencie zakończenie dema. I tutaj właśnie będzie można gdzieś tam wejść i odebrać nagrodę. Proszę nas także o to, aby przekazać im wszelkie uwagi odnośnie dema. Jakie uwagi? Takie, że co, że skip samo się uruchamia bez naciśnięcia przycisku przy bosie. O, i tutaj widzicie, stoję w kostiumie, który miałem tam. Chociaż może to przypadek i tak mi się to tylko wydaje. Chciałem zobaczyć, co teraz będzie, jak jest continue, jak to będzie teraz wyglądało. A będzie wyglądało to tak, że rozpoczynamy grę. Tutaj jak na PS5 trochę się długo wgrywa. I rozpoczynamy w tym miejscu, czyli tam, gdzie startowaliśmy poprzednio. Z całym naszym ekwipunkiem, chciałem to sprawdzić właśnie, czy to jest tak, że mamy cały ekwipunek, więc jednak jest to nasz strój. I tak, mamy wszystkie miecze, wszystko, co do tej pory zdobyliśmy i startujemy. Więc myślę, że tak z ciekawości spróbuję jeszcze dokończyć resztę. No i czekam z niecierpliwością na pełną wersję gry.